Hej, cześć, czołem z tej strony zupełnie absolutny. Zapraszam na 27 odcinek Scrum Car Mechanic Simulator 2021. Na pewno zauważyliście u góry. Znowu mam śrubki 1375. Tak, znowu wybrałem się na złomowisko. Oczywiście sobie ponaprawiałem części, które się dało naprawić. Posprzedawałem, więc mam 110 tysięcy, czyli powyżej ilości niż poprzednio, więc i kasa rośnie, i możliwość tuningowania. Oczywiście wykryłem pewien błąd w grze, który mi pokazaliście. Nie no, żartuję, oczywiście. Przeoczyłem to, faktycznie. Macie rację, dobrze, że was mam i dobrze, że nie nagrywam na zapas odcinków. Bo wyłapaliście to, że no tak, nie wymieniłem. Znaczy, nie stuningowałem sobie, nie wygwiazdkowałem sobie wałka rozrządu. Jednego z wałków chyba. Chyba jednego. Więc dzisiaj misja odtworzeniowa. Musimy się cofnąć. No nie wiem z której strony, bo już nie pamiętam, a nie oglądałem swojego nagrania, więc... Tutaj jest jedna gwiazdka, tu są trzy gwiazdki. Dobra, z tej strony. No dobra. I tak muszę tutaj odkręcić wszystko. Także jeszcze raz dzięki za czujność. Jeżeli coś jeszcze wyłapiecie, czy w tym odcinku, czy w kolejnych przyszłych, to bardzo proszę o informacje. Nie zawsze pewnie będę mógł to naprawić od ręki, bo obawiam się, że przyjdzie kiedyś taki czas, że będę nagrywał może odcinki z jakimś wyprzedzeniem dwudniowym i wtedy może być w top, a tutaj na szczęście jest to mniej więcej z uwagi na brak czasu na bieżąco. Tutaj mamy trzy gwiazdki, tu mamy trzy gwiazdki, tak, z tamtej strony po prostu nie wymieniłem, znaczy nie stuningowałem, nie wygwiazdkowałem. Dobra, to jest to. Niestety pechowo muszę to ściągnąć. No i dobrze, i idziemy sobie, i sobie porobimy. Co ja tutaj mam w ogóle? Nic tu nie mam. Czy ja tu mam jakieś części? Ja w ogóle już nic nie pamiętam, co ja to robiłem. Dobra. Okej. Okay. Mogę sobie filtr powietrza już zrobić. Tu nie będę zmieniał. To dokładnie widać, na czym polega tuning. Czyli tutaj mamy tuning 0, bo jest zwykła część, tylko rośnie wartość z 4 na 6. Tak się zrymowało. A tutaj ten wałeczek nasz, od razu widać, że podnosi nam też poziom tuningu. Pięknie, zrobione. Możemy składać. Ja chyba cewek nie kupiłem, więc sobie od razu kupię części 7-8. Co ja zrobiłem? Mówicie, że mogę strzałeczkami. Oczywiście, że mogę. No to robię strzałeczkami. Mogę sobie tutaj też cełeczki podrasować. To też sporo kosztuje. Teraz mi się kasa skończy. I znowu nie starczy tyle, ile powinno. No dobra. Zostało 500, ale może coś w końcu mi się udał ukończyć. Dobra, tutaj te świece. Czemu mi nie pokazuje, ile gwiazdek mają? Ejże. A to dziwne. Powinno być pokazane, nie? A tu widać, dobra, przy demontażu i przy montażu, dobra. Tak, tutaj mamy trzy gwiazdki. Lecimy, lecimy, bo czas ucieka.
Widzicie, tutaj dodatkowa robota wyniknęła z tytułu mojej pomyłki. Sobie tutaj znowu muszę wszystko, wszystkie rolki pomontować. Dobra, to mamy pokrywy. No i cewki. Tutaj nic nie lakieruję, nie zmieniam, bo chodzi tutaj mi o czas. Czas jest bardzo kluczowy. Dobra. Czy ja pokrywy świec kupowałem, czy nie? Jeszcze się upewnię, bo może się okazać, że tu coś mam, a nie mam. Dobra. Pokrywa świec V8. Wiem, przypominacie mi, że mogę używać X-ów i innych takich rzeczy, których nie używam, bo swoje wiem. Nie, no żartuję, ale czasami po prostu zapominam, albo mi tak szybciej jakoś mam takie tempo. Bardziej mi to odpowiada. Dobra, musimy kupić dwie listwy wtryskowe i musimy kupić przepustnicę V8. To jest listwa wtryskowa DI. I przepustnica. I tu silnik będziemy mieli gotowy. Tutaj oczywiście musimy troszeczkę stuningować to, co mamy. Mam nadzieję, że starczy mi punktów. Ale to się zaraz okaże. Bo może nie starczyć. Tutaj muszę 24, 49, 105. 24, oj, cieniutko. 15, 27, 59, stykło, tylko to jest silnik, a jeszcze tam w skrzyni biegów trzeba będzie pobawić się. Więc silnik ogólnie jest git, jest zrobiony. Ale mam tylko 109 punktów, znaczy 109 tych śrubek. A słuchajcie, potrzebuję tutaj wszystko. Koło zamachowe, to i to. I tu już mi nie starczy, niestety. No bo wiem, że nie starczy. No to jest wiadome. Wiadomix. Ale dobra, no coś tutaj podziałajmy. Docisk. No i proszę bardzo, 28. I tu mogę sobie jedną gwiazdkę zrobić. I brakuje. Mało, ale brakuje. Możemy ewentualnie wybrać się na złomowisko. Co wy na to? No i porobić to wszystko. Bo teraz pytanie. Jakbym sobie... A, tu jest jedna gwiazdka, dobra.
Jakbym sobie. Słuchajcie, wrócimy inaczej. To na razie przełożę. To mogę założyć. No w ogóle karoseria przenikała. I teraz tak. Tu nie mam nic, więc możemy spokojnie na luzie wybrać się na złomowisko. Już jestem tak blisko, że ponaprawiam części, ale nie będę ich sprzedawał, tylko będę ich wymieniał na śrubki, więc dostanę więcej prawdopodobnie tych śrubek. Nie wezmę za dużo, żeby tutaj nie przyciągać tego odcinka. Tylko sobie weźmiemy powiedzmy 3 hałdy. Powinno styknąć, nie? Jedna. To jest ta sama. Druga. Może nie 3, weźmiemy 5 hałd. Od razu zobaczymy, czy jest coś tutaj ciekawego na złomowisku. Mamy Nissana, który. Wow, zawiesiło się. Który jest z modów. Padają pytania, jak dodać auta z modów. Ale to jest proste. Wchodzicie w warsztat na Steamie i tam jest plusik przy każdym samochodzie. I tylko wystarczy ten plusik nacisnąć. Ewentualnie wejść w miniaturkę. Pojawi się auto i wybrać subskrybuj. I już macie ten samochód, on się wczyta. Tam nie ma nic wymyślnego. Kupię sobie to auto, bo potem będzie może ciężko. Wrzucimy go na parking. Nie wiem, ile ma miejsc domyślnie na parkingu, bo nie sprawdzałem tego. Dobra, to jest trzecia kubka, to jest czwarta. I jeszcze jedną i spadamy stąd. A, nie wiem, czy zauważyliście już. Bo tak, pojawiają się kolejne samochody. To jest... Aha, dobra, Royal. Kolejne auta. Jest DeLorean na przykład. Tutaj jak widzieliście, jak ktoś miał wprawne oko, to na jednej kupce były właśnie samochody. Była część od DeLoreana. Także sobie DeLoreana dołożyłem. O, tu mam tego busika. Ktoś właśnie mnie namawiał, żeby zrobić odcinek z busika. Będzie, spokojnie. Wszystko w swoim czasie. Tutaj Tempest Magnum też będzie w przyszłości. Na razie go nie biorę. Tu jest bardzo ładne auto. Bolt Japan. Też go na razie nie biorę. Także jest chyba tych już aut 7. Także 7 czy 6. Można sobie dodawać. Oj, tu jeszcze. To jest bardzo ładna Honda. Katagiri Tamagotchi. Kupię to auto. To nie jest oczywiście oryginalnie Honda, ale musiałem kupić, bo jest ładny samochód. Dobra, jeszcze jedna styrta i spadamy stąd. Dobra, powinno styknąć, nie? Wróć do garażu, kup części. Dobra. Naprawmy sobie najpierw karoserię. Ach. Przez chwilę miałem taką... Nie tak już, że trafiłem na szare pole, bo miałem taką zacinkę. Co ja robię? O, tutaj widzicie? Są błotniki.
Tutaj nie ma za dużo tych części. Jak większość była taka szrotowata. Aż szkoda tego silnika będzie sprzedawać, ale dobrze. Okej. Okay. Zobaczmy, czy ten Bolt Chapman 87%, ile za niego dostaniemy? Dwa punkty tylko. Też dwa. Na razie tu bez zmian. Chyba źle zrobiłem, bo jak się naprawi części na 100%, to one się chyba tu nie pojawiają na tej liście. Chyba tak, nie? Więc niepotrzebnie je naprawiałem. To czy da potrzebnie, bo sprzedam je po prostu i tyle. Ale mogłem wziąć więcej wtedy tych części. Ach, coś dzisiaj nie mam. Nie mam szczęścia. Raczej trafiam na zielone. Czasami miałem taką fazę, że jak już wielokrotnie to robiłem, a coś dzisiaj opóźniony refleks, to ileś niebieskich pod rząd miałem. No, teraz nawet nie próbuję. Dzisiaj w zielone nie mogę utrafić. O, pięknie, widzicie? Tak to się robi. Tak robią fachowcy. Drugi raz niebieski, trzeci raz niebieski. Można? Można. No już czwarty raz się nie udało. A teraz za szybko. Stres po prostu. No i znowu nie. Teraz przewaliłem. Okej. Okay. Dobra, nieważne. No, sporo teraz tych części widzę, że jest. Musicie to niestety przemęczyć się. Najwyżej sobie przewincie do przodu, jak już to wszystko ogarnę. Bo jeszcze 7 stron jest. Więc potrwa to jeszcze z minutę lub dwie. Postaram się to zrobić jak najszybciej. Ale już jestem tak blisko wyremontowania tego auta, że aż normalnie mi szkoda. O, jak ładnie. A już się nie udało. Ale ładnie, ładnie mi idzie ogólnie. Już tylko trzy kartki. Tak jak ktoś pisał w komentarzach, najlepiej kupić w sklepie jakieś tanie części. Pewnie chodzi o, bo i tak punktów mamy tyle samo. Pewnie mógłbym nie utrafiać, tylko razu klikać. Już wszystko? 202? 202. Dobrze. A to muszę sprzedać po prostu. Sekundę. I sprzedaj. No i trochę kasy wleciało. Dobra, zobaczymy teraz, czy to mi wystarczy, czy nie. No w sumie 202 to też nie jest za dużo. Wydawało mi się, że tak dużo jest. Ale lipa.
A jest. Było blisko, ale. Tak blisko. A nie udało się. No. Mogę coś zamontować, ale to jest za mało. Tarcza sprzęgła. No, zabrakło jednej gwiazdki. Okej, mówicie, że można kupić. Dobra, kupmy jakąś część, która jest najtańsza. Co jest najtańsze? Wydaje mi się. Czekajcie, cofnij. Nie ma sortowania. Tutaj nie ma sortowania. Dobra, ale wydaje mi się, że najtańszym będzie. Tu filtry są po 25, po 18. Po 10 jest podstawa filtra. Czekajcie. Tu nie ma tańszych rzeczy. W zawieszeniu. Mała tuleja jest po 8. Dobra, to jest jeden z najtańszych. I zobaczymy spinacze, po ile są. Po 9. Klipsy, przepraszam. Klipsy. I tu chyba tańszych nie będzie niż mała tuleja. No tutaj nie mamy. Wydechu raczej nie. Skrzynia biegów to też jest wszystko drogie. Klocki od 40 aż. Czyli ja tu widzę, że mała. A, jest podstawa rysora jest po 7. Dobra. Jeżeli coś jest tańszego, to mi powiedzcie. Weźmy sobie 20 sztuk. 120 certylionów. Kredytów znaczy i no tak, a to jest 100%, to jak ja, co ja z tym zrobię? Nie mogę kupować tych głupoty zrobiłem. Ale głupoty zrobiłem. Przecież nie mogę tych części na 100% utylizować. Dobra, słuchajcie, drugi raz słomowisko. Podejście numer 2. Ale teraz już nie będę naprawiał tych części. Po prostu je wszystkie wywalę do. Znowu weźmiemy sobie 5. 5 starczy? Czy więcej? Sorry za ten nudny dzisiejszy odcinek. Nie wiem jak go nazwać, ale musimy zrobić jakąś misję, no. Jakąś taką zwyczajną nawet. Muszę mieć jakiś pomysł na tytuł w ogóle. Tak być nie może. Dobra. Jeszcze jedna kubka i uciekamy. Dobra. Out. Zobaczmy tylko, czy coś jest ciekawego na złomowisku. Może się tutaj trafi. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Nie, tego nie chcę auta. Tu mamy Mustanga. A nie biorę go, nie. A jeszcze przyjdzie na niego czas. Nie, nic tutaj. Jakby był DeLorean, to bym go wziął, ale nie widzę. Dobra, aut. Wróć do garażu. Kup części.
Dobrze, lecimy. No i co? Dwa punkty. Tu jest na zielono i też dwa punkty, więc jakaś ściema było, że można więcej punktów dostać. Bo ja tu nie widzę, że można dostać więcej punktów. Trzy punkty. A, coś mnie oszukujecie czasami w komentarzach. Ja tu nie widzę lepszego punktowania. Chyba, że to naprawili. Może był jakiś błąd w grze przed patchem. Bo ja tu nie widzę możliwości lepszego punktowania. To maksymalnie 3 punkty można dostać. Czy jest na zielono, czy na pomarańczowo, czy na czerwono. Wow, uciekło mi. Dobra. 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 Okej, nic nie mówię, bo nie ma co mówić. Na razie klikam na zielone pola. Taki będzie tytuł. Klikam na zielone pola. Co wy na to? Próbuję być oryginalny w tytułach. Taki clickbait. Klikam na zielone pola. Zobaczymy, czy ten tytuł jest chodliwy. Teraz bliżej, uwaga, uwaga. Patrzcie, musiałem tam trafić. Musiałem tu trafić. Tu, ej. I za trzecim razem się nie udało na niebieskie trafić. Okej, tak, jak ktoś się pyta, co robię, to klikam na zielone pole, ale trafiam na żółte, a czasami na niebieskie, jak mam szczęście. A w tej chwili cel jest taki, żeby klikać na zielone pole. Już blisko, już prawie. Można się wprawić, ale potem przychodzi, wiecie, kryzys i potem się w ogóle nie trafia. Przez jakiś czas się ma taką fazę, się trafia, a potem... Dobrze, już. Okej. To muszę sprzedać w ogóle. Co to było? Co to za wpadka była? Podstawa. Dobrze, że więcej tego nie kupiłem, badziewia.
Dobrze. Dobrze, proszę pana. Tak, to już mamy. Tego nie muszę. Dlaczego więcej punktów? Bo jeszcze nie wiem, co ze skrzynią biegów będzie. Czy ja tam... Czy tam też jest tuning? Czy tylko jest tuning taki w sterowaniu? Zaraz zobaczymy. Ok. Silniczek jest, możemy go ściągnąć ze stojaka. Możemy sobie... gdzie jest żuraw? Ja się pytam. Dobra, pięknie. Wybierz, czach. Trafiło, trafiło. No i teraz skrzynia biegów. Tutaj powinna trafić nam skrzynia V8 i zobaczmy, czy w tych zestawieniach skrzyni, ona też jest tak, też jest tuningowana, bo myślałem, że ona tylko jest w opcjach tuningowana. Kupuję. 2700. Jeden, ona ma tylko 1%. Zobaczymy, czy mi starczy tych punktów, bo jednak to jest duże ustrojstwo. I zobaczcie, jaki będzie tylko przyrost. 1-1. 1-2. Kurteczka. Nie, no dzisiaj to normalnie nie mam szczęścia w ogóle. Zobaczcie, ile mi zabrakło. 200 punktów. No, trzeci raz idziemy na złomowisko. Więc tak, odcinek się będzie nazywał Klikam na zielone pole. Dobra. No ale już chciałem, żeby wszystko było na 100%. No chciałem i nadal chcę, więc... Zaraz sobie pójdziemy, spokojnie. Tak. Czy ja płyny mam? Tutaj nic nie mam. Muszę wszystko uzupełnić. Dobra. No to tak, jesteśmy skazani, żeby pójść jeszcze raz na złomowisko. Czy jest jakieś zlecenie fajne, fabularne? O, proszę, proszę, zobaczcie, to jest jeden z samochodów. Piękny samochodzik, który... Holden. Jakie to piękne, australijski Holden. Ja cię kręcę, ale oni go zrobili pięknie. Nie, no taki samochód muszę mieć. To jest... Zobaczcie, jak to wygląda. Nie wiem, czy to jest prawdziwy Holden? Czy to jest jakiś... Niemożliwe, że... Nie, no taki samochód. To jest takie retro, futuryzm. Nie wiem, połączenie normalnie czachadymi. Serio? Jest taki samochód? FEJ? Czy ktoś to sobie wymyślił? Nawiązanie do lat 40., może 50., ale wnętrze to jest w ogóle mega... Ja to muszę rozkminić, co to jest w ogóle. To jest spełnienie marzeń. Aj, nie ten, nie to stanowisko, dobra. Okej, idziemy na złomowisko. Nie to stanowisko, idziemy na złomowisko. Taki, akurat ten kolor mi nie pasuje, ale jakby był taki bordowy, byłby piękny. Ewentualnie mógłby być taki mydelniczka taka, takie mydełko, pistacjowy albo miętowy, nie wiem, jak zwał, tak zwał. Taki jasno zielony. Dobra.
No niestety, jesteście skazani na to, żeby oglądać to po raz trzeci. Jeszcze jedno i teraz jeszcze się przejdziemy. Same wydatki. Przejdziemy się tutaj. Czy są jakieś ciekawe samochody do pozyskania? Tam nic nie ma. Tu nic nie ma. Tu w ogóle żadnych samochodów nie ma? Serio? Jest DeLorean, super. DeLorean? DeLorean. Biorę go. Muszę go mieć. Tylko 8 tysięcy. Na parking. Kasa ucieka, ale akurat ten samochód to jest... Ciekawe, czy jest wersja... Nie, to jest wersja chyba standardowa. To jest Bolt Hornet, to jest dokładnie Chrysler. Nie, to jest Chevrolet chyba, Corvetta, albo Pontiac jakiś, nie wiem, z lat 90. coś na pewno. Nic tutaj nie ma. Dobra. Wróć do garażu, kup części. No i zaczynam klikanie w zielone pola. Mam nadzieję, że się wam to spodoba. Idziemy do naszej kontenerka i klikamy. Czy klikam, wiecie, ja wiem, że ileś tam mógłbym to przerwać i przestać klikać, bo ileś tam punktów już będę miał, ale to się przyda, wiecie, na kolejne tuningi, które pewnie też będą. No, wiecie, pierwsze tuningi są najtrudniejsze, ale już wiadomo, że z części zakupionych ze sklepu nic z tym nie zrobimy, bo one mają 100%, a tutaj możemy odzyskiwać śruby tylko z części zużytych. Albo po jakichś naprawach, które wymieniliśmy części na 100%, albo właśnie ze złomowiska. No ja tu nie widzę jakiegoś tam bonusowania dodatkowego za stan części. Nic takiego mnie nie spotkało. Więc proszę o stosunkowanie się do tych spraw, które tych komentarzy, które pisaliście wcześniej, że można dostać więcej punktów, więcej śrubek za lepsze części. No nic takiego tu nie widzę. Czy mogliby tak zrobić, że jest więcej niebieskich pól na przykład, nie? Przy lepszych częściach, ale tego nie ma.
Cały czas mnie tylko zastanawia, czy ta strzałka z różną częstotliwością się porusza, czy cały czas tak samo. Czy ja po prostu mam takiego chaotycznego skilla, że raz trafiam cały czas, a raz trafiam nie cały czas. O, tak jak teraz. Obstawiam, że ta strzałka się porusza różnie. Minimalnie, ale różnie. Albo ja różnie postrzegam. Dobra, już jesteśmy, słuchajcie, blisko. Pięknie, widzicie? Skrzynia biegów i też tylko 3 punkty za niebieskie pole. Powinno być więcej. Dobra. Mamy to. Okej. Tak. Tak. Jest zrobione. Ale zobaczcie, ile mi zeżarło. Zostało tylko mi 56 śrubek. Super. Gdzie jest moje auto? Dobrze, że nie zniknęło. Ale byłaby chryja. Dobra, możemy podnieść samochód. Dzisiaj chyba testu sobie nie zrobimy. Czy chcecie, żebym zrobił? Dobrze, zrobimy testy. Ale na samym końcu. Tutaj w skrzyni nie będę nic grzebać, tylko po prostu jest, nie mam wału, nie mam rozrusznika. Chyba, że mam gdzieś tutaj. Zobaczymy. Nie. Nie ma. Jeszcze się upewnię. Nie ma. Dobra. Nie ma, więc tak. A, to jest elektryka. Elektryka rozrusznika. V8 na pewno będzie. Silnik V8 to i... I wał napędowy. No i tutaj są, teraz zauważyłem, mamy różne płyny, które się pojawiły. A nadal nie mamy benzyny, którą powinniśmy wlewać do zbiornika, bo bez benzyny nie powinniśmy wyjeżdżać, nie? To został kluczowy płyn dla samochodu. Benzyna. Nie ma jej, ale numer. Dobra, zobaczmy. Wszystko mamy na 100%. Mamy tutaj moc fabryczną i moment obrotowy, który zaraz sobie sprawdzimy. No chyba nie trzeba to sprawdzać, ale widać, że jest wszystko na 100%. Ok, wartość auta 158 tysięcy. To jest najdroższe auto, które mam w tej chwili. Zanim to zrobimy, zrobimy sobie krótkie zlecenie naszego Holdena. Tutaj chyba coś prostego jest, zmiana skrzyni biegów. Ktoś nie może wrzucić biegów. No nie dziwię się, jak on tak nisko jest zawieszony. Ciężko wrzucić biegi, ale zobaczcie, jakie koła ogromne. Piękny ten samochód jest. Retrofuturystyczny. Muszę go mieć. Ale to też jest mod. Tam widzieliście, było napisane mod. Czyli z warsztatu Steam. No i tu jest duża część do wymiany. Musimy tarczę sprzęgła, koło zamachowe.
Jaka to była skrzynia? V8. A V8 mamy przecież na magazynie. Bo wymontowałem go z mojej BM-ki. Proszę bardzo. Jest, jak znalazł. Dobra, zrobione. Zakończ. Coś tam weszło, jakieś zlecenia. Niewiele, bo niewiele. To możemy sobie wymienić na nasze punkciki. Raz. Dwa. Czy się uda trzeci raz? Nie udało się. Dobra. Dobre i to. 7 punktów. 7 śrubek. Dobra. Przechodzimy do głównego bohatera tego odcinka z oporami, bo z oporami, ale w końcu się udało. Wybierzemy się na hamownię i ocenimy nasze auto. No wiecie, to powinno być jakiś mega, mega moc, 1000 koni. Nie świszczy. Ok, ile mamy? A więcej nawet. 1283 konie. Moment obrotowy 1572. No to przyrost mega. 120% przyrostu, 118 na momencie. No, to jest torpeda normalnie. Dobra, postawię go sobie na zewnątrz. Zobaczymy go, jak wygląda nasza BMK. Wiadomo, to nie jest oryginalna, ale ma tutaj takie jakby nereczki. Tak wygląda. Malowanie już widzieliście. Żadnych oznaczeń za bardzo. Z tyłu światełka. Tutaj sobie stuningowałem. Bagażniczek. A wiadomo. Dwudrzwiowy auto. W środku nie widzieliście, więc proszę bardzo. W środku wygląda tak. Jak to 2000 rok. Jeszcze tutaj nie ma super ekranu. LCD. Jest jakiś tam komputer. Szkoda. Wiecie, czego mi brakuje? Nie wiem, jaki to grach jest. Żeby pod tutaj, jak robimy sobie, jesteśmy w środku, to pod prawym klawiszem, no tutaj mamy włącz silnik, jedź, a tu mi brakuje pod prawym klawiszem, wiecie czego? Zoomu, że mogę sobie zoomować po prostu i przybliżyć to wszystko, co tutaj oglądam. No ale tutaj jakość grafiki nie jest tak jak w Forzie, więc jest tak średnio na jeża. No, ale okej, okay. Mi to odpowiada. Mamy wskaźniki w środku, komputer pokładowy. Tutaj też ekranik z nawigacją, jakąś chyba prostą. A może nie, może też komputer pokładowy. Radyjko, start przycisk, czyli odpalamy na przycisk start, ale skrzynię mamy tutaj normalnie z boku. Nie mamy manetek. Podłokietniki dla mnie i dla pasażera. Takie dość spore nawet. Dobrze. Przejedźmy się zatem. Zobaczymy, jak ta fura po prostu świszczy nam na drogach. Pojedziemy sobie na tor testowy. Nasza pantera. Pomyliłem. Zobaczcie, jak śmiga.
Tak, tutaj on sobie nie radzi już. Tutaj bym musiał mieć sliki. Nie, to jest za duży moment. Tak strzela. Gdzie on sam skręca ogólnie, nawet jak nic nie robię. Można go prowadzić za bardzo. Dobra. To nie miało być to. Ale obawiam się, że na prostej też on sobie nie da rady. Ale spróbujemy. Okej. Okay. Co mi szkodzi? Mam jeszcze trochę czasu do godziny. Chwileczkę, chwileczkę. Wracamy do garażu i uwaga, uwaga. No to tam przetestował sobie. To miało być długa prosta, oczywiście. A, geometria kół jest. Może dlatego on tak wariował. Sekundę. Trzeba to naprawić. No i to strasznie się rozregulowało. Nie wiem, czy to po tej jeździe, czy w ogóle już on był taki rozkojarzony. Okej, okay, będzie dobrze. Wszystko na zielono, jest gotowe, pięknie. No i jedziemy na długą prostą. Uwaga, wybieram auto. Pantera. Jedźmy. Jedźmy, nikt nie woła. Okej. Mamy już. No i tutaj samochód się w ogóle nie słucha. Nie słucha kierowcy. Więc konieczna jest wymiana opon na sliki chyba. Bo on traci przyczepność. Czekajcie. Wróćmy do garażu. Samochód traci przyczepność. Więc podnośnik, mamy sekundę czasu, zróbmy to. Myślę, że auto będzie się wtedy lepiej trzymać z drogi. Przynajmniej tak było w poprzednich grach. Czy na slickach jednak miało lepszą przyczepność na asfalcie. Dobra, demontaż. 235, 35, 20. 235, 35, 20. Mamy to. Jakie one szerokie teraz widać na slickach. A, wtedy mogłem sobie, wiecie, się wyważało. Tutaj niestety muszę się skupić. Dobra, okej.
Muszę jednak wszystko rozmontować, zdemontować. Najpierw. Bo tak, tak nie wyjdzie. Czekajcie. Nie tak. Demontaż. Dzisiejszy odcinek będzie trwał godzinkę, bo niestety klikałem w zielone pola. Myślę, że to zrozumiecie. No i mamy trzecią oponkę. Mamy wszystko? Mamy, no to podejście numer 2. Długa, prosta, uwaga, uwaga. Została mi minuta do godziny. Chciałbym zobaczyć, ile wyciągam. Tutaj niestety nie mamy tych pomiarów czasowych. Zmieniamy. Ale trzyma się, jest dobrze. Tam troszeczkę przez chwilę prawie się pogubił. I tutaj no, nie ma tego 276 na godzinę i to jest jego max. Musiał jednak pobawić się ze skrzynią biegów, żeby wyciągnąć więcej. Myślę, że to jest do zrobienia, bo to jest początek jego mocy. Ale zobaczcie, te sliki. Sliki się trzymają nawet na tych piaskach, gdzie nie powinny tak naprawdę. Tutaj każdy grunt chyba jest taki sam. Chociaż teraz wierzymy. No zobaczmy, jak tutaj auto się zachowuje przy... On ma na pewno... Nie, on ma na pewno na tył, bo ma przecież... Wow, przyniesie na ten. Czemu on tak... O. Zrywa się i nie jest w stanie, chyba jest ten moment, jest za duży i nie jest w stanie jakby ładnie nam tutaj driftować. No dobra, trudno się mówi. Zrobimy sobie miniaturkę. A tu też ucieka. Czyli nie zawsze, nie zawsze. Ale i tak lepiej się prowadzi niż wcześniej. Jednak za mocno, jednak jest za mocny. To nie jest auto do jazdy takiej dziennej. Nawet na tory się nie nadaje. To jest tylko tak sztuka dla sztuki w tej chwili. I w ogóle znosi. Nie wiem, z czego to wynika, ale gra ma jakiś porąbany system jazdy, bo
pewnym momencie nagle zaczyna zjeżdżać. Nie wiadomo dlaczego. No, zobaczcie. Jadę i nagle... No, akurat teraz się trzyma, ale było tak, że on miał problem. Dobra. Ale ja tu nie chciałem. Wracaj. Do końca nie jestem zadowolony z tego samochodu. Liczyłem na coś więcej. Ale to też ja go chyba tak rozpuściłem. Za bardzo chciałem. I tak wyszło, nie? Dobra. Zróbmy sobie... Jak to się mówi? Ej! O. Tak to zrobiłem. O. Free camera. I sobie zrobimy obok śmigłowca, tylko wszystkiego, ale... Ale to jest przecież takie lotnisko opuszczone, więc... Stop! Stój! Nie chce się mnie słuchać. O! Aj, tutaj trochę przeszkadza. Chyba nie będę robił. Wracam do garażu. Miniaturę zrobię normalnie. Ale miniaturkę zrobię w innej formie. Zaraz wam pokażę jaki. Chyba, że mi nie wyjdzie. Przeniesiemy auto na parking. Czekajcie. Przeniosę samochód na parking. Pójdziemy sobie na parking. A, jeszcze mam dwa miejsca. Dobra, idź dalej. I tutaj spróbuję zrobić sobie. Widzicie? Szkoda, że jest tylko taki jeden układ tej kamery. Ale możemy zrobić sobie... Bardziej mi się podobało w poprzedniej wersji. Albo żeby były różne... te. 12. Różne miejscówki. Tam było tak fajnie, w takiej starej, opuszczonej fabryce. Dobrze, no to... Słuchajcie. Auto wraca. Zamyka się. Chociaż wiem, ta opuszczona fabryka to było w tym menu głównym. Co ja gadam, widzicie? Wszystko już mylę. Dobra. Ojej, godzina prawie 5 minut. To będzie wszystko na dzisiaj. Zobaczymy, co w kolejnym. Chyba zrobimy sobie jakąś misję fabularną, co by na to. Mam nadzieję, że się podobało, pomimo, że klikałem w zielone pola. Na zielone pola. No dobra. To tyle. Do następnego odcinka. Cześć.